Hej, witajcie bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Minecrafta na moim kanale. Właśnie się wyspałem, no a jak co innego mogłem zrobić? Poprzedni odcinek zwiedziliśmy dosyć sporo i to, kurczę, mi się spodobało, naprawdę. Dlatego teraz bawimy się dalej w dokładnie ten sam sposób i szukamy wioski, żebym ja miał jakieś miejsce już gotowe praktycznie, stworzone przez ludność do tego, by tam się zagospodarować i coś z tamtego miejsca kombinować. A na razie no jest z tym problem, nie chce mi się samemu nic budować. Pyk. To na pewno. Po drugie, stworzyłem sobie kilof, tu jakieś jedzenie się robi, baranina, trochę długo to by trwało, więc pyk, wezmę tutaj resztę, upieczemy to gdzieś później. Tylko najgorsze, że tu strasznie mam dużo itemków niepotrzebnych, to jest właśnie, o pyk, to królicza skóra, na co mi to? Adiozyt? Też nie wiadomo po co. Budowanie czegoś, masz, wyrzuć to po cholerkę. Dobra, pyk, nic tam nie będziesz spalał, to mi jest potrzebne, dobra, reszty nie chcę. I zmywamy się. Co? Świeczki wziąć? W sumie mógłbym. W sumie czemu nie? Reszta zostaje. Tak jak była. Jedzenia full. Jeśli chodzi o... Słuchajcie. Moją zbroję. To jest problem. Ale nic teraz nie będę robił, bo mi brakuje żelaza i innych rzeczy. Przyszliśmy sobie stamtąd. Ośmiornica i te sprawy. O! Pająk! Ty, a jak my mamy pająka... Jak go spotykałem, to już go trzeba wykorzystać tą opcję. Ty, ale nie mówcie, że akurat zniknął. Ty, chyba zniknął. Dobra, a tu mamy kuski jakieś, nie? Czy co to jest? Cześć. Co z was wypada? Atakuje mnie, bestia. Opluła mnie czymś. Doświadczenie czy coś? Coś... Ty, opluł... Plują po mnie, to bestie. Oż ty. Wy się umiecie kąpać? Dajcie spokój, o co tu chodzi? No nie wierzę. Pokaż, tak typowo, coś z ciebie wypada. Skóry tylko, czyli nic innego. Dobra, tu małego zostawię, niech jest. Ale też po mnie, kurczę, rodzice go nauczyli. Chodź. Dobra. Tędy się wydostanę, są schodki, prawie, dajcie to. Pyk, 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 pyk. W poszukiwaniu wiochy, odcinek numer 2. Jedną wioskę już znalazłem, była trochę słaba, więc sobie można szczerze darować wracanie do niej, tym bardziej, że już jest mega daleko. Owce też już zostawię w świętym spokoju. To jest węgiel? Tak. Po co mi on? Po nic. Dobra, okno mam otwarte, więc tam w sumie nie, no samochodów nie słyszycie, bo mikrofon jest zaraz przy moich ustach, więc spoko, jakby ktoś przyjechał do mnie na plac, to znowu ja będę słyszał, więc o to chodzi. O co z tą wysepką tam na samym szczycie, ty, pokręciło was? Ja się tam mogę wykopać, nie mówię, że nie, dam radę, tylko ciekawe co tam może być, chyba że mi jeszcze nie zrenderowało wszystkiego i tam będzie jakieś wyjście. Pyk, jak ja uwielbiam podróżować w Minecrafcie, ty, nie no, tam... To jest po prostu wysepka jakaś dziwnie wygenerowana. Kompletnie niepotrzebna sprawa. Ciekawe. Ty wiecie co? Ja bym tu wyszedł. Tylko nie wiem od której strony. Oczywiście sobie będę skakał i będę budował. To jest jakiś dziwaczny biom. Kompletnie nie wiadomo o co w nim chodzi. Dajcie mi, wiecie co? Bruku jeszcze tu wziąłem więcej, więc można by było z niego budować. Hop. Hop. I teraz aż... Dobra, tutaj pyk, pyk. O, nic ciekawego, jeszcze ciut wyżej, tutaj mniej więcej, o właśnie, pyk. A jest, fachowo, tylko Mati, nie spadnij, ja cię proszę. Dobra, jesteśmy prawie na szczycie, pomijając fakt, ej, no i nic nie widać. Nie no, chyba sobie jaja robicie, że tu nic więcej nie ma, że ten biom się jakoś kończy. Że ten świat powinien być rozległy na maksa. Ej, nie, to pójdziemy w tą stronę, proste. Ty, ale no nie wierzę. Naprawdę tu nic nie ma więcej? Musi być. Się zregeneruje trochę dalej, podejrzewam. Ej, nie, to sobie ciut wrócimy. I pójdziemy tam. Nie tam. Owce owcami, ale w tamtą stronę. Czyli trzeba by było tutaj jakoś
No nie, tylko nie spani, błagam. A to jest takie trochę ryzykowne, bo nie wiem, co jest pode mną, nie? Hop. A zaryzykujmy. Podejrzewam, że chyba dotrę do ziemi. A, nie mam kilofa. Pyk. Dziękuję. Daj to. Dobra, może przyjmijmy trochę mniejsze ryzyko. Nie kopmy tego, co jest pode mną, tylko o właśnie, róbmy sobie takie schodki. Jest na pewno bezpieczniejsza sprawa. Hop. Bo bym mógł przegrać wszystko. Jakbym teraz spadł, to dajcie spokój. Czy w sensie, no z takiej wysokości nie wiem, czy mi się już może coś stać, czy raczej nie. Czy jest szansa, że przeżyję? Chyba raczej przeżyję. Dobra, jestem na ziemi, o to chodziło. Jeju, a w tą stronę tylko zobaczę, czy czasem czegoś nie ma. I przy okazji zjemy sobie pieczoną bareninkę. No, jeszcze jedna wystarczy. Dobra, tu jest jakieś okienko, myślicie, że to jest podejrzane? W sensie o to chodzi, że tam coś może być? A raczej chyba nie. Tu mi się świat nie chce generować, to pieroństwo. A dałem rozległy. W jakichś biomach dziwnych. I to kozackich biomach, więc powinno być. Dziwne, że się może skończyć? Dobra, jak się może skończyć w tamtą stronę, to będzie w tą. Chyba. Albo przynajmniej mam taką nadzieję. Czy ja tu coś... To jest moje? Ty to... Ło! Nie. Dobrze, mnie to nigdzie nie wciągło, że to nie jest jakiś prąd. Ty, a tu tak tarczę ustawiam. Ale jaja, teraz to odkryłem. Wiecie co? Mam wrażenie, że to jest taka... O, tam coś wyskoczyło. Zaraz podejdziemy. Nie. To jest chyba jakaś ostatnia wysepka, która nie wiadomo po kij jest. Moglibyśmy jeszcze jedną rzecz sprawdzić. Wejść w opcję ustawienia graficzne, odległość renderowania. 27. Tak jest. Tu naprawdę nic nie ma. Gotowe. A, powrót do gry. Czyli wiecie co? Jest sprawa taka. Trzeba wrócić na stały ląd. Znaczy na stały ląd. Trzeba wrócić tam. Ty, ale majster. My się nie chcemy utopić. Jeju, to w ogóle tak wygląda, jak się wynurzy człowiek. To wygląda mega dziwnie. No, ośmiornica się uwięziła w lawie. Czekaj, czy by ją można było załatwić chyba teraz. Jakoś łatwiej. Nie mi się wydaje. Dobra, tamta wyspa za mną ewidentnie jest jakimś końcem świata. Renderowanie nawet dystansu, gdy odpaliłem na jakieś mega wysokie, to sami widzieliście, że tam kompletnie nic nie było. Więc pójście tam było w sumie, szczerze powiem, słabym pomysłem. Pójdziemy sobie raczej w ten biom bagienny. W sumie trochę się go boję, ale chyba nic mi się nie może stać jakiegoś specjalnego, nie? Czy sam nie wiem, ale tak jakieś bagna w sensie, że mnie wciągnie. Wiem, że raz było tak, że był piach. I po prostu mnie wciągło w piasek. Naprawdę. I nie mogłem się wydostać. Są ośmiornice, które raczej chyba się mnie nie uczepią. Ja zdążę przejść. Wiem, że tutaj łódka byłaby lepszym wyjściem. Ale raczej tak też damy radę. Gdzie jest słońce? Ile tam jeszcze dnia zostało? No, drugi odcinek. No muszę znaleźć jakąś wiochę. No ej. Jak nie, to w góry się będziemy wracać, dajcie spokój. Tam wiem, że tam może była większa szansa na znalezienie wioski. No ale tutaj też musi być przecież jakiś cień nadziei. Słońce zachodzi. Ciekawe, czy jak dam wyrko po prostu, to mnie ktoś w nocy zatłucze. Ty. To jest podejrzane. Tutaj sobie chodzą owce po tym, więc tu raczej nie będzie problemu. Tak jest. Słońce zachodzi. To wiecie co? Zaraz pójdziemy dalej. Pyk. Tylko dam łóżko tutaj. Możesz spać tylko w nocy. No ja podejrzewam. Nie wiem, czy to trzeba się ogradzać, czy niekoniecznie. Jeju, źle, Mateusz. Chyba mi nic nie zrobią. Takie, widzicie, tak się buduje. Jest po prostu fachowo. Na szybko. Coś takiego. Mogę już kimać? Mogę spać. Nie chcę wstawać z łóżka, nic mi się tutaj nie stanie. Zero potworów, pięknie. Daj wyrko. Wypad. Jedziemy dalej. W poszukiwaniu wiochy. Biom bagienny. Dobra, za dużo baranów tutaj żyje. Zdecydowanie.
Nie wiem, czy to jest biom bagienny, może się nie znam, ale tak wygląda. Czy co? Nie wiem, czy tamtędy. Może tędy. Co tu się wydarzy, jeśli spadnę do wody? Dobra, o to biegało. Jedzie karetka, kogoś ratują. Pyk. Okej. Dobra, my standardowo bokiem, tak najłatwiej. Pyk, pyk, pyk. I dobra, Minecraft mi się zaczął podobać. Tak porządnie. Zwiedzanie to tu jest dobre. Ty, a może majster ogarniemy to z góry i byś naprawdę miał szansę. Chodź tu. Miał szansę coś zobaczyć. No błagam, jakaś wioska. No co to będzie? 3 odcinki w poszukiwaniu wiochy. Strasznie mało się generuje tutaj takich wiosek. Mogłoby tego być zdecydowanie więcej. A dałem, żeby generować, tylko że tam nie było chyba nasycenia tego generowania. Albo może było, ale dałem jakieś standardowe. Yeah. Dobra. Ej, czekajcie, bo tu mamy szczyt. Ze szczytu może coś wypatrzę. No i liczyłem na wiochę tutaj. Jak wyjdę na szczyt, myślę, będzie wiocha. Nie zapomnij, człowieku. Tam są góry znowu na powrót. Że ja ten świat widziałem już... W ilu procentach? 0,2. Tędy zejdziemy. No nie ma, jak na złość. Po prostu jak na złość. Albo omijam te wioski, albo coś się dzieje nie takiego. Ale wiecie, co mnie cieszy? Że biom bagienny się kończy. Jeśli się mi uda tylko z niego wydostać, posuńcie się, owce. Jak będę was potrzebował, to zdecydowanie będę wiedział, gdzie wrócić. Na bagna. Was tu siedzi. Dobra. Najwęższe przejście. Gdzieś tu. Dobrze myślę? Tak jest, coś takiego, plus minus. Znowu śmiernice, znowu się spałem. Pięknie, pyk. Ten odcień zielonego zdecydowanie bardziej lubię. Bez dwóch zdań. Siema. Jest, tak miało być. Dobra, słuchajcie, to wiecie co? Może w tym miejscu, ja zobaczę jak tam czas. Jak tam czas? No odpowiedni. Albo jeszcze na chwilę. Dzień i tak zaraz się skończy. Przekimiemy. Pyk, pyk. Może akurat. Może akurat. To jest ostatni moment, żeby coś znaleźć. I nie spaść. Nienawidzę takich jam. Pyk. Jak ja bym miał teraz wrócić do swojej chatki, to kompletnie nie wiem gdzie, ale mniej więcej chyba w tamtym kierunku, nie? Tam gdzieś. Tam? Tam były góry, którymi przyszliśmy, albo jestem głupi, ale raczej tak. Jest jezioro, no i przy jeziorku takim fajnym, fantastycznym nie wygeneruje się wioska. Nie rozumiem tej gry. Patrzcie, jakie fantastyczne. Tu bym coś budował, no ej. Mieszkańcy, czemu was nie słychać? Czemu jesteście tacy niebili? Gdzieś pewnie jest napisane, że w górach się generuje więcej, ale ja oczywiście musiałem sobie pójść od nich. Tu są, tam jest pas, tam gdzieś szliśmy chyba bokiem bardziej zdecydowanie, bo w ogóle szliśmy gdzieś indziej, już potraciłem zdecydowanie, jestem pogubiony jak dziecko. Coś przyszło. Ty, ale koło takich mushroomów to nie szliśmy, także tu na pewno nie byliśmy. Pyk, jasne, życie mi podupada. Daj mi tą pieczoną bareninkę. Hop, hop, hop. Jest gitara. Kolejny baran. Ty, maszrumy maszrumami. A wioska, która by tu mogła być, to jej nie ma. Ale pięknie, nie? Tu jest zdecydowanie ładniej niż tam, gdzie byliśmy. Jest takie coś jak biom grzybowy? Na pewno jest. Na 100% musi być. Tylko, że tu jest to jakby coś mało tych grzybów. Może to tak przypadkiem są. Ale tu nie byliśmy i to na 100%. Ty, ośmiornica, czy ty masz szansę? Łopany, chyba leci w moją stronę. Dobra, więc zbierajmy i to szybko. Dziękuję. Up, up. Wyjść nas na powierzchnię, nie może. Majster, ale ty, a może byśmy to wzięli? Może to się przyda do czegoś przecież? A czym się wydobywa grzyba? Świeczunią? Nie wypadł za każdym razem, wypadł jeden. Ty widzicie? Nie wypada za każdym razem. To ciekawe.
Może ręką bym to musiał wydobyć. Ale nie, no jest żadna różnica, czy świeczką, czy czym. One sobie po prostu wyskakują, kiedy chcą. Okidoki. Lawa spływająca ze szczytu. Co tu się dzieje w ogóle? Słuchajcie, od tego miejsca będziemy sobie kontynuować w kolejnym odcinku. Mam nadzieję, że ten wam się podobał, że wytrwaliście do końca. W opisie macie wszystko. Zasubskrybujcie kanał, żebyście dostawali informacje o live'ach z różnych gier. I to tyle. Miłego dnia. Aha, tu jesteście. Miłego dnia. Hej.